Na fortach Bema stanęły rycerskie namioty. Pojawiły się kramy płatnerzy, kuszników i oczywiście rycerstwo. Przybyli z kilkunastu krajów świata na wielki trzydniowy rycerski turniej, któremu towarzyszyło wiele atrakcji dla publiczności. Drużyny reprezentacji narodowych wybrane zostały spośród przedstawicieli klubów rekonstrukcji historycznej, którzy zaprezentowali najlepsze wyszkolenie bojowe i najlepszy sprzęt. Bitwy reprezentacji odbywają się w trzech nominacjach sam na sam, 5 na 5 i w królewskiej 21 na 21. To były bardzo zacięte pojedynki, prawie na serio. Może tak to wyglądało pod Grunwaldem?